W dzisiejszym wydaniu Kroniki Światowe Dni Młodzieży w Końskich, konferencja prasowa. Fabryka drzwi Polstar w Czermnie już otwarta. W Kolegiacie Świętego Mikołaja odbyła się konferencja prasowa dotycząca lokalnego programu obchodów Światowych Dni Młodzieży. Uczestniczyli w niej księża z Koneckiego Dekanatu oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i miasta Końskie. Starosta Bogdan Soboń, wicestarosta Andrzej Marek Lenart, burmistrz Krzysztof Obratański, zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński i przedstawiciele wolontariatu młodzieży. Ze szczegółowym programem obchodów Dni w Końskich zapoznał przedstawicieli regionalnych i lokalnych mediów koordynator do spraw organizacji Światowych Dni Młodzieży w Końskich ksiądz Piotr Skowroński. W naszych domach, w naszym centrum podejmiemy wspólnie 91 pielgrzymów, 24 pielgrzymów z Ukrainy i 67 z Republiki Południowej Afryki. Pielgrzymi będą u nas przebywać w dniach od 21 do 25 lipca tego roku. Goście będą zwiedzać ciekawe miejsca naszego regionu, poznawać nasze zwyczaje i kulturę, będą mieli okazję posmakować tradycyjnych potraw. Spotkamy się również wszyscy na dwudniowym festynie, który się odbędzie na scenie letniej Parku Miejskiego w Końskich, by wspólnie radować się przez muzykę i zabawę. Wszystko to pozwoli nam na lepsze poznanie siebie, swoich kultur i obyczajów. Jeśli Państwo pozwolą, przedstawię krótki program tych wydarzeń. 21 lipca w czwartek pielgrzymi zwiedzą m.in. zamek w Chęcinach, klasztor ojców franciszkanów, w Kielcach pałac biskupów, a w Głuchocku klasztor opactwa cystersów. W piątek 22 lipca rozpoczniemy pielgrzymkę do sanktuarium w Czarnej. W przedpołudniowym programie przygotowany został m.in. spektakl, komedia w reżyserii księdza Tomasza Waśkiewicza, proboszcza z Lipy, zatytułowany Lepsza Połowa. W sobotę zaś będziemy gościć w Radomiu. Tam są przygotowane dla nas wszystkich piękne wydarzenia. Między innymi mundial międzynarodowy, spotkanie w Muzeum Wsi Radomskiej oraz wspólna modlitwa, uwielbienie, apel w centrum miasta na Placu Jagiellońskim. Niedziela to jest czas odpoczynku, wspólna modlitwa, obiad w domach rodzin podejmujących pielgrzymów. Od godziny 16 zapraszamy wszystkich na festyn zatytułowany Odpocznij z nami, który również będzie miał miejsce na scenie letniej w Parku Miejskim w Końsku. Nie powiedziałem o piątku? To już nie. Wracam w takim razie do piątku, po południu będzie przepiękny festyn zatytułowany Festiwal Narodów. Rozpocznie się o godzinie 17. W czasie tego festiwalu zarówno goście z zagranicy, jak i wszyscy my zaprezentujemy występy artystyczne, będą koncerty, poczęstunek, wspólna zabawa. Zaprezentują się m.in. zespoły ludowe. Będzie koncert zespołu Elwira Siwiga i Bartek Gertner, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drobążka oraz zespół Sufler ze Stąporkowa. Zaś w niedzielę m.in. gwiazdą wieczoru będzie zespół Tabu. Jest to śląski zespół stworzony w 2003 roku. Od tego czasu zagrał ponad 500 koncertów. Wygrał ważne nagrody na muzycznych festiwalach, nagrał 4 studyjne albumy. Muzyka Tabu to głównie reggae, znane utwory to Nie chcę umierać, tyle mam, czy nie potrzeba nam nic. Proszę Państwa, Światowe Dni Młodzieży są okazją do zamanifestowania żywej wiary poprzez śpiew, taniec, inne przejawy radości. Co więcej, spotkania pozwalają na dzielenie się wiarą i Ewangelią ze światem oraz okazywanie Kościoła jako silnego i atrakcyjnego w tych trudnych dla młodych ludzi czasach. Światowe Dni Młodzieży są potrzebne nie tylko młodym, ale także Kościołowi, całemu Kościołowi realizującemu swe posłannictwo w świecie i sprawdzającemu
coraz nowe sposoby dotarcia do nowego pokolenia, które będzie go tworzyło w przyszłości. Organizatorami Światowych Dni Młodzieży w Końskich, oprócz strony kościelnej, są Starostwo Powiatowe w Końskich, Urząd Miasta i Gminy w Końskich oraz Gminy Powiatu Koneckiego. Z tego miejsca, na koniec tych krótkich informacji, chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować, co też niniejszym czynie, za pośrednictwem mediów. Serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do przygotowań Światowych Dni Młodzieży w Końskich. Dziękuję staroście koneckiemu, panu Bogdanowi Soboniowi, wicestaroście, panu Andrzejowi Markowi Lenartowi. Dziękuję burmistrzowi miasta i gminy Końskie, panu Krzysztofowi Obratańskiemu oraz jego zastępcy, panu Krzysztofowi Jasińskiemu. Dziękuję pracownikom Miejsko-Gminnego Domu Kultury, w szczególności dyrektorowi Darkowi Głozie. Dziękuję serdecznie pani Ani Wiadernej. Bez zaangażowania i pasji państwa nie moglibyśmy tak wspaniale przygotować tych wydarzeń, które przed nami. Dziękuję serdecznie księżom z dekanatów naszego centrum, Koneckiej Drukarni Dueta. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję młodzieży, wspaniałym wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży w Końskich, których państwo widzicie za mną. To są moje plecy. Wypowiedź księdza koordynatora uzupełnili także starosta Bogdan Soboń. Pytania już w zasadzie są na finiszu. Myślę, że pogoda dopisze, że goście będą zadowoleni, a my jako gospodarze zadbamy o to wszystko, żeby tak po prostu było. Dziękuję za uwagę. Wicestarosta Andrzej Marek Lenart. Uwaga, ważnym elementem, komponentem, do którego przykłada wagę zarówno rząd, jak i wojewoda świętokrzyski, jest kwestia bezpieczeństwa. Ksiądz koordynator Piotr Skowroński i ja uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Jutro udajemy się na taką naradę. Na bieżąco zabezpieczeniem zajmuje się tutaj Komenda Powiatowa Policji przy udziale Straży Miejskiej. Z naszych ustaleń i z całej tej marszruty, tych przygotowań, wszystko będzie przebiegało. Oraz burmistrz Krzysztof Obratański. Naturalnie w przypadku Światowych Dni Młodzieży dla Gminy Końskie ważne są jeszcze dwa elementy tych wydarzeń. Po pierwsze, stare pożegnanie ogłosi, jak Cię widzą, tak Cię piszą. To, że będziemy mieć gości z zagranicy, że będziemy w pewnym sensie obserwowani, ale od bardzo niskiego poziomu, od poziomu rodziny, przyjaciół, znajomych, których będzie można poznać, jest elementem, który może albo gminę i inne sąsiednie gminy wypromować, albo wyrobić opinię o niej niedobrą. Jest rzeczą i naszych mieszkańców, ale i nas samych, żeby ta opinia, która zostanie wywieziona przez naszych gości z Końskich, była możliwie najlepsza. No i drugi aspekt to przecież taki, że w tych Światowych Dniach Młodzieży uczestniczą nie kosmici, tylko nasi młodzi obywatele i mamy wobec nich takie same obowiązki, jak wobec wszystkich innych młodych ludzi, którzy uprawiają sportów, uczestniczą w zajęciach kulturalnych. Chcemy, żeby to było przedsięwzięcie udane. W Gminie Końskie postaraliśmy się, by dwa rodzaje działań były takie ponad normatywne w pewnym sensie. Z jednej strony więc mamy Dom Kultury z jego propozycją zaangażowania rodzimych artystów w wydarzenia, które będą towarzyszyły Światowym Dniom Młodzieży. Z drugiej strony wpisaliśmy w program współpracy z naszym partnerskim miastem Mogilewem Podolskim uczestnictwo młodzieży z Mogilewa, z tamtejszych parafii katolickich, w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Końskim. Ta grupa 24-osobowa przyjeżdża na Sierpie. W ramach swojego pobytu przewiduje uczestnictwo Światowych Dniach Młodzieży, łącznie z wyjazdem do Krakowa i do Wieliczki. Mam nadzieję, że ten pobyt i ten wyjazd przybliżą nie tylko Końskie, ale Polskę, polską młodzież naszym przyjaciołom z Ukrainy. Konferencję zakończyła młodzież odśpiewaniem hymnu Światowych Dni Młodzieży.
Niewiele gmin tej wielkości co Fałków może poszczycić się takim szczęściem do inwestorów i to na dodatek lokalnych. To kolejna już trzecia firma na tym terenie, której oficjalne otwarcie odbyło się w minioną sobotę w Czermnie. Polstar to przedsiębiorstwo rodzinne. Inwestor i właściciel to Tomasz Michalski, jego ojciec Stanisław jest prezesem zarządu, a mama Grażyna wspiera ich duchowo i moralnie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek zarządu województwa Agata Binkowska, starosta konecki Bogdan Soboń, wicestarosta Andrzej Marek Lenart, przewodniczący Rady Powiatu Marian Król, burmistrz koński Krzysztof Obratański i wójt Fałkowa Henryk Konieczny. Prezes Stanisław Michalski odczytał list skierowany w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej przez jego kancelarię. Chciałbym na koniec wystąpić, bo myślę, że to tak to jest, odczytać Państwu list z kancelarii pana prezydenta Rzeczpospolitej. Pozwolę sobie właśnie w tej chwili odczytać. Szanowni Państwo, uprzejmie dziękuję za zaproszenie skierowane na ręce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, na otwarcie fabryki drzwi Polstar w Czermnie. Z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania nie będę mógł skorzystać z Państwa zaproszenia. Proszę jednak przyjąć wyrazy uznania i gratulacje za podjęcie inicjatywy, która stanowi przykład nowoczesnej firmy tworzonej w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią siłę napędową polskiej gospodarki, przyczyniają się do wzrostu jej konkurencyjności, tworzą nowe miejsca pracy, a poprzez działalność eksportową budują wizerunek polskiej marki w świecie. Życzę Państwu osobistej satysfakcji z dotychczas podejmowanych działań oraz powodzenia i sukcesów w rozwijaniu firmy. Z wyrazami szacunku, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Kwiatkowski. Gratulacje i życzenia złożyli właścicielowi i zarządowi firmy marszałek Adam Jarubas. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi się o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się po tym, jak znoszą nasz sukces. I tak patrzę po buziach tutaj ludzi, którzy dzisiaj przybyli. Wszyscy są bardzo zadowoleni, że to oznacza, że wszyscy witamy z wielką serdecznością, otwartością wasz ewidentny sukces. Sukces, który dzisiaj obrazuje się w postaci tego zakładu, ale rozpoczął się kilka lat temu. Firma rodzinna. Miałem okazję rozmawiać z rodzicami pana Tomasza i osobiście się przekonać, jak oni emocjonalnie, poza tym, że pan Stanisław jest prezesem, są zaangażowani we wspieranie swojego syna, jego pasji biznesowej, która dzisiaj się obrazuje w postaci tego wspaniałego zakładu. A to przykład firmy rodzinnej, gdzie Państwo potraficie łączyć zapał młodości z doświadczeniem, z mentoringiem osób z rodziny, z przyjaciół, pięknie przywołanych tutaj w wystąpieniu pana Tomasza. Ja chciałem trochę powiedzieć o kluczowych specjalnościach innowacyjnych regionu, ale znakomicie pan Tomasz wspomniał, że w istocie w dwie z nich ten zakład, wasz zakład się znakomicie wpisuje. Przyznam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem, że Państwo tak mocno artykułujecie waszą misję. Jestem na pierwszym otwarciu zakładu, a przez 10 lat swojego marszałkowania byłem na wielu, gdzie tak mocno podkreślacie te wartości firmy, gdzie podkreślacie ten element strategii i celu, do którego Państwo dążycie. Życzę, żeby wasze wysiłki zaowocowały sukcesami. Funkcjonujecie na trudnym, globalnym rynku, ale to, że bardzo mocno też chcecie inwestować w tę sferę badawczo-rozwojową, że dzisiaj też są obecni przedstawiciele środowiska nauki, poświadcza to, że wiecie, do jakiego celu dążycie. Bardzo wam serdecznie tego gratuluję. Przywiozłem ze sobą herb w miedziorycie świętokrzyskiego. Gmina Fałków jest tutaj na tych flankach takim, można powiedzieć, ambasadorem regionu świętokrzyskiego i życzę, żebyście Państwo rozsławiając imię własnej firmy też sławili imię
gminy Fałków, powiatu koneckiego i regionu świętokrzyskiego. Bardzo serdecznie gratuluję i życzę sukcesu. Poprosimy stąd do... Starosta konecki Bogdan Soboń. Panie marszałku, szanowny panie, szanowni panowie, drodzy właściciele, drogi zarządzie. Powiat konecki jest dumny z takich inwestycji. Ja tutaj w tym względzie 8-9 lat temu bezrobocie w powiecie koneckim w liczbach bezwzględnych przy 90-tysięcznej liczebności tego powiatu sięgało w którymś takim drastycznym momencie 13,5 tysiąca ludzi. Było to bardzo dużo. Dzisiaj, szanowni państwo, jest to 4800 osób. Jest ogromny postęp w tym względzie i tego typu firmy, zwłaszcza w gminie Fałków, ale wielu innych, przyczyniły się do tego, że to bezrobocie, panie marszałku, w powiecie koneckim drastycznie spadło ku naszej radości. Sprecyzowana misja, ja się cieszę jako taki regionalista, ale taki troszeczkę regionalista też w kategoriach tych gospodarczych. Jacek Jezierski, właściciel Maleńca, 200 parę lat temu lansował teorię uniezależnienia się od dostaw zagranicznych. Polska myśl, polskie fabryki, 100-tysięczna armia wyposażona w oparciu o swoje zasoby. Oczywiście dzisiaj świat się zmienił przez te 200 lat, ale w dalszym ciągu, jeżeli mieszkaniec wsi Czerno ze swoją rodziną, przy wsparciu wielu przyjaciół, przy bardzo mocnym zaangażowaniu strony naukowej realizuje taki pomysł, to naprawdę jesteśmy, panie Michalski, jako samorząd powiatowy bardzo dumni. Tym bardziej nie ma co też ukrywać. Mama też jest zaangażowana w samorządowe sprawy i gminy Fałków, i powiatu koneckiego. Nie przedłużając, myślę, że należy państwu pogratulować i cieszyć się z tego, że już dziś można powiedzieć, że państwo odnieśli sukces. A tak jak pan powiedział, od poniedziałku wy będziecie kontynuatorami rozstrzygnięcia tego kluczowego. A wasze powodzenie osobiście bardzo wierzę, cieszę się i gratuluję. Słowo omówione jest słowem ulotnym, natomiast pisane pozostaje na wieki. Chcieliśmy przekazać list i skromne upominania. Wójt Fałkowa Henryk Konieczny. Powiem rad, że na terenie naszej gminy powstaje kolejny zakład, kolejna fabryka, która oczywiście będzie przynosić, prawda, dobro w postaci produktu, ale oczywiście miejsca pracy. To, co mówi pan starosta, to jest zauważalne, szczególnie na terenie naszej gminy. No proszę państwa, tutaj jeśli chodzi o Tomka, no chcę powiedzieć, syn moich przyjaciół i z lat młodzieńczych, szkolnych, tym bardziej mi jest, że tak powiem, bardzo, bardzo, że tak powiem, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. To proszę państwa, u nas, tu miejscowi, nasi, prawda, obywatele, mieszkańcy, którzy tu wyrośli z tej ziemi, bo to oczywiście i właściciel firmy Magnus i oczywiście i Tomek, jak oczywiście Tartak w Szmykowie, Heko w Czermie, to ludzie, którzy wywodzą się z tego terenu. Tym bardziej mi jest bardzo, bardzo, że tak powiem, szczerze się raduję z tego, że tutaj powstały, jak mówię, czy powstają nowe miejsca pracy. Oczywiście w liście tu napisałem swoje dziękczynienie za ten piękny, prawda, zakład. Dziękuję Tomku za to zaangażowanie. Myślę, że to przesłanie innowacyjne, ale i oczywiście związane z miejscami pracy i z tym, co kiedyś rozmawialiśmy, inwestowanie, prawda, w młodzież, w dzieci, prawda, no naprawdę przyniesie efekt w najbliższych latach. Szczerze ci życzę powodzenia i całemu zarządowi na arenie, nie tylko oczywiście naszego kraju, ale oczywiście poza granicami. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. I burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Zostałem przez pana Stanisława przedstawiony jako burmistrz miasta i gminy Końskiej. W tej roli moja obecność byłaby tutaj chyba przedmiotem pewnych wątpliwości. Tak naprawdę jestem tu jako przyjaciel rodziny, bo nie jest tajemnicą, że w szkole podstawowej w Czernie rozpoczynałem swoją pracę nauczycielską. Tam poznałem panią Grażynę, moją koleżankę. Nawet byłem jednym z pierwszych w pokoju nauczycielskim gratulujących jej narodzin syna.
Więc nasze te związki koleżeńsko-rodzinne są dosyć zamierzchłej daty. Jednak z punktu widzenia doświadczeń samorządowych mogę powiedzieć, że poza względami sentymentalnymi, które są oczywiste, ta fabryczka ma jeszcze jedno znaczenie. Mówimy o działalności na rynku globalnym, więc ten zakład mógł powstać wszędzie. Jeżeli powstał tutaj, to poza oczywistym sentymentem do miejsca narodzin, wydaje się, że jest to potwierdzenie, że województwo świętokrzyskie, że powiat konecki, że gmina Fałków są dobrym miejscem do inwestowania. I myślę, że za ten dowód potwierdzający taką tezę jesteśmy wszyscy winni głęboką wdzięczność inwestorowi. A z moich informacji wynika, że pan Tomasz urodził się w szpitalu w Końskim. W związku z tym proszę pamiętać, że gdyby były jakieś dalsze plany inwestycyjne, to mamy świeżo uzbrojone tereny inwestycyjne i czekamy. Dziękuję bardzo. Następnie właściciel i prezes zarządu oraz zaproszeni wybrani goście dokonali uroczystego oficjalnego otwarcia firmy poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi. Jest pan inwestorem tej firmy Polstar, która będzie produkowała drzwi. Proszę powiedzieć, czemu zdecydował się pan właśnie na tego typu produkcję, ponieważ o ile ja się orientuję, to jest bardzo wiele w Polsce firm, które produkują tego typu asortyment. Dlaczego właśnie te drzwi? Co one mają takiego, że pan uważa, że zdobędą rynek, nie tylko w Polsce? Pytał się pan, dlaczego drzwi? Powiem tak, to bardzo duży przypadek, że znalazłem się w ogóle w branży drzwiowej. To ma swoją genezę w 2007 roku. Nie będę tego opowiadał, bo to bardzo długa i ciekawa historia na fajną książkę. Dlaczego uważamy, że marka Polska odniesie sukces? Uważamy, że mamy potencjał, mamy odpowiednich ludzi, którzy pomogą zbudować nam tutaj renomowaną markę produkującą produkty wysokiej jakości. Mamy pana technologa z ponad 20-letnim stażem w branży drzwiowej. Mamy już zespół sprzedażowy, który się przygotowuje do komercjalizacji tych produktów. No i naszą ideą jest to, żeby ciągle rozwijać ten produkt. To nie będzie ten produkt taki, jak widzimy go dzisiaj. On zawsze będzie musiał być lepszy. Dzisiaj jest taki, za pół roku będzie musiał być lepszy, za rok będzie musiał jeszcze lepszy, a za 5 lat, nie wiem, może to będzie zupełnie inny produkt. Chcemy iść drogą innowacji i szukać rynków również poza Polską. Współpracujecie również z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, z wyższymi uczelniami. Czy to pomaga panu i firmie w jej rozwoju? Powiem tak, bardzo bym chciał, żebyśmy współpracowali. Dzisiaj byli przedstawiciele tych organizacji, u których już kilka razy mieliśmy takie spotkania robocze, dopiero na terytorium czy Politechniki Świętokrzyskiej, czy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. I też próbujemy ich mocno zachęcać do tego, żeby oni podjęli tą współpracę i zobaczyli w tym sens. Ja myślę, że ta dzisiejsza właśnie uroczystość to będzie takie nasze duże zbliżenie i oni zobaczą, że ta fabryka, pomimo że znajduje się gdzieś tam w takiej małej miejscowości, ma potencjał, ma maszyny, ma ludzi, żeby wspólnie razem z naukowcami budować tutaj fajne produkty. Jest to firma rodzinna. Pan jest właścicielem, inwestorem, tata jest prezesem zarządu, mama wspiera. Czy uważa pan, że tego typu firmy rodzinne mają lepszy start? Czy one lepiej funkcjonują? Nie, uważam, że na pewno nie mają lepszego startu. Tak? No, kapitał, żeby pozyskać kapitał, żeby otworzyć tą firmę, ja naprawdę zacząłem od zera. Wymagało to 9 lat. Firmy zagraniczne, inwestorzy zagraniczni wchodzą tutaj z bardzo dużym kapitałem i tak na tę sprawę. Głównie to, co widać, to są markety, które dookoła powstają. Markety, przynajmniej moim zdaniem, nie przynoszą żadnej wartości dodanej. Produkcja tworzy tą wartość dodaną. Na pewno rodzimy kapitał, rodzimy przedsiębiorcy mają duże takie sentymentalne podejście do tego biznesu i też chcieliby, żeby to nie był tylko biznes dla robienia pieniędzy, ale również dla robienia czegoś fajnego dla miejsca, w którym się urodzili, wychowali. Od dzisiaj oficjalnie firma rusza. Było piękne otwarcie, przecięcie wstęgi. Proszę powiedzieć, jak zaczniecie już produkcję, to czy macie jakieś rynki zbytu już na te swoje produkty? Mamy pierwszego klienta. Tym pierwszym klientem będzie mój sklep internetowy krainadrzwi.pl. To on zapewni tej fabryce start. Ale oczywiście mamy też osoby, które będą pozyskiwały klientów na rynku hurtowym i to jest nasz,
głównych cel. Mhm. Będziemy też się promować za granicą, ale krok po kroku. Musimy rozpocząć. Na razie jesteśmy na etapie prototypów, tak? No to cóż, to życzę sukcesów i powodzenia w tym przedsięwzięciu pańskim. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście zapoznali się z procesem technologicznym wytwarzania nowoczesnymi metodami trwałych, estetycznych i nowoczesnych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do różnego rodzaju budynków i pomieszczeń.